Główna część powiatowych obchodów Dnia Strażaka odbyła się na Wiślańskim Rynku, gdzie miał miejsce uroczysty apel strażacki. W wydarzeniu tym oprócz strażaków z całego powiatu udział wzięli zaproszeni goście, między innymi samorządowcy oraz mundurowi. Powiatowe obchody Dnia Strażaka były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale również podziękowań i podsumowań. W tamtym roku byliśmy dysponowani 3617 razy do zdarzeń, to jest najwięcej od kilkunastu lat, oprócz powodzi w 2010 roku było tylko więcej. Ta paleta tych naszych działań jest teraz bardzo szeroka, od ratowania zwierząt, kotków, po naprawdę ciężkie akcje, wypadki drogowe i trudne pożary. Najwięcej tych takich sytuacji traumatycznych i tragicznych jest oczywiście przy wypadkach drogowych, gdzie u nas w powiecie też jest ich dużo, natomiast w tym roku chociażby już jesteśmy też po bardzo dużym pożarze zakładu stolarskiego w Górkach Wielkich, no gdzie wtedy naprawdę trzeba bardzo dużo sił i środków zaangażować do tego, żeby taki pożar ugasić, żeby w miarę naszych możliwości dopomóc tym właścicielom tych obiektów. O kondycję jednostek OSP w powiecie zapytaliśmy Rafała Glajcara, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Polski w Cieszynie. Funkcjonowanie Straży Pożarnej, myślę, w powiecie cieszyńskim ma się całkiem nieźle. Prawie 70 ochotniczych straży pożarnych, w których zrzeszonych jest około 4000 osób, w tym w młodzieżowych drużynach pożarniczych 600 młodych druhów, dziewcząt i chłopców. To ma znaczenie w kontekście zastępowalności pokoleń. A jeśli chodzi o zagrożenia, to tak jak mówię, my czasami nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, w związku z tym potrzebny jest coraz to bardziej nowoczesny sprzęt i wyszkoleni ludzie. Ludzi mamy ludzi dobrze wyszkolonych, sprzęt mamy dobry, ale musimy mieć coraz lepszy. Na to z kolei trzeba pozyskiwać ogromne pieniądze. Cieszymy się, że do powiatu cieszyńskiego co roku trafiają ogromne kwoty, dzięki któremu kupujemy nowe samochody, nowy sprzęt strażacki. Mamy na czym działać. Ważnym punktem programu było wręczenie odznaczeń, dyplomów i awansów zawodowych. To jest tylko część tych odznaczeń, które w roku trafia do członków ochotniczych straży pożarnych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli jest nas prawie 4000, to siłą rzeczy tutaj tylko niektórzy te odznaczenia dostali, a zwracając uwagę na ochotnicze, na strażaków ochotników, no to jest w zasadzie jedyna forma podziękowania za ich poświęcenie, za angażowanie, za czas, który poświęcają właśnie na to, żeby te ochotnicze straże pożarne funkcjonowały, a my żebyśmy się czuli bezpieczniej. Z pewnością każdy zauważył na płycie rynku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który został pobłogosławiony i przekazany jednostce OSP Wisła Centrum. To jest rzeczywiście wyraz współpracy wielu samorządów, ale też instytucji i cieszy mnie fakt, że potrafiliśmy w taki sposób spiąć te wszystkie finanse, że dzisiaj byliśmy świadkiem przekazania samochodu, który na pewno był bardzo potrzebny i który będzie na pewno służył naszym mieszkańcom, nie tylko gminy, ale również powiatu, bo wiemy doskonale, jak często jesteśmy dotykani różnego rodzaju zdarzeniami, czy też drogowymi, ale też te spowodowane klęskami żywiołowymi, powodziami, podtopieniami. Wtedy już nie ma podziału na miejscowości. Wtedy druhowie, strażacy PSP, OSP wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa naszych wszystkich mieszkańców i właśnie temu ma służyć ten samochód. Część oficjalna uroczystości zakończyła się defiladą strażaków. W programie spotkania nie zabrakło jednak pikniku strażackiego. Z różnego rodzaju atrakcji, oczywiście związanych ze strażą, mogli skorzystać zarówno starsi, jak i młodsi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza pokazy ratownicze, które miały miejsce na płycie rynku. Dzień Strażaka zakończono koncertem zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.